Właśnie zakończyliśmy pracę Komisji Śledczej do zbadania sprawy tragicznej śmierci Krzysztofa Olewnika. W najbliższych dniach komisja przyjmie ostateczny raport z prac komisji. Raport, który jest niezwykle druzgoczący dla aparatu państwa, dla policji, prokuratury. Skala nieprawidłowości, zaniedbań popełniona przy tej sprawie była niewyobrażalna. W raporcie znajdą się również pozytywne rozwiązania, które należy zmienić w polskim prawie. Stąd możemy poszczycić się olbrzymim sukcesem w bardzo merytorycznej pracy na rzecz wyjaśnienia tej wielkiej zbrodni.